wspaniałego. To jest człowiek historia i jako ojciec, jako działacz, jako trener, jako człowiek, który naprawdę zasłużył się dla tej Świdnicy przeogromnie. A do tej pory jestem w różnych zakątkach Polski i tam, jak się dowiadują, kto ja jestem, podchodzą do mnie i cały czas wspominają Tadeusza Ząbka i pytania, jak to faktycznie było, jaka prawda była, co tam tato wymyślił, że ta Świdnica słynęła z tej siatkówki. No to było proste. Zarówno dziadek, jak i tato w sumie słynęli z tej bardzo dobrej, wręcz takiej wzorowej pracy z młodzieżą. Świdnica od lat była nazywana kuźnią, prawda, szkolenia tej młodzieżowej siatkówki żeńskiej, gdzie przez ręce dziadka i taty przeszło naprawdę bardzo wiele późniejszych reprezentantek Polski. Dlatego ja nie wiem, nie powiem, żeby mi było łatwiej, raczej gdzieś to w głowie jest, prawda? No, że zawsze ta Świdnica, zawsze to nazwisko Ząbek, prawda? Gdzieś tam chodzi za mną, prawda? Także tutaj nie ma co fuszerki odwalać, tylko naprawdę trzeba tutaj i dziadek, i tato postawili przede mną bardzo wysoko poprzeczkę. Jest nasza sławetna ściana wybudowana z pomysłu trenera Ząbka na obiektach dzisiejszego OSIR-u, przy kortach tenisowych dzisiaj. Prosta ściana, gdzie pierwszy rok, jak ćwiczyłyśmy, trenowałyśmy, zaczynałyśmy grać w siatkówkę, to naszym partnerem do ćwiczeń była ściana. Kto przeszedł przez ten rok, pierwszy rok, jeśli w hali ćwiczyliśmy w zimę, to była ściana w hali na Pionierów, a jeśli na zewnątrz, tutaj przy stadionie, to było to. Ten zostawał w siatkówce i mogę powiedzieć to na swoim przykładzie, że grupa, w której zaczynałam, wykruszyła się. No być może dziewczyny miały inne pomysły na życie, a mnie udało się przetrwać. Proste metody. Najlepszą metodą było to proste ćwiczenie, ale ilość powtórzeń była tak duża, że dany element te dziewczyny wykonywały naprawdę na poziomie takim czołówki krajowej. Czyli na początku żadnej atrakcji nie było. Ściana i odbicia, odbicia, odbicia. Ja w swojej karierze trenerskiej też próbowałem to robić, bo to jednak dobre było i uważałem, że jeżeli ta dziewczyna przejdzie ten trening taki nieciekawy, bardzo nieciekawy, to już później ona tak łyknie tą siatkówkę, że naprawdę będzie łatwo i jakiś wynik się osiągnie. Technikę, tak, indywidualną, tak, pracę przy ścianie. Znaczy powiem, że ja do dzisiaj bardzo często stawiam dziewczyny, prawda, bo to jest niesamowita sprawa. Jestem ja, piłka, ściana i tutaj jak nie mam co liczyć na lepszego na przykład partnera, tak, tutaj muszę sobie sam poradzić. Oczywiście tutaj niesamowitą robotę robi trener, sam trener, prawda, który podchodzi, zwraca uwagę i to tą uwagę trzeba zwracać do bólu, trzeba być niesamowicie konsekwentnym. To nie ma tak, że się raz podejdzie, drugi raz podejdzie, trzeci raz podejdzie. Praktycznie tą technikę, czy to będzie praca przy ścianie, czy w parach, czy w trójkach, czy w większych grupach, praktycznie taką technikę robi się przez całe życie. Właśnie dzięki swojemu geniuszowi. Na tym polega pionierstwo w jakiejś dziedzinie, że ktoś ma jakąś ideę i nie była to idea fix, tylko to były rzeczy, które niesprawdzone w jego życiu, podejrzewam, bo nie miał możliwości, bo jego dzieciństwo to wojna. Później nie wiem, jak się losy potoczyły, rodzina, ale wylądowała tak w Świdnicy, ale był do tego stopnia osobą kreatywną, że jak szłyśmy na przykład w teren, nam niepotrzebne były żadne przyrządy. Zatrzymywaliśmy się, tu patyczek, tam kamyczek, już robiliśmy jakąś ścieżkę, już były stacje do ćwiczenia. To właśnie wyczuwało się w trenerze, że on nie przychodził z zeszytem na trening, jak to dzisiaj często trenerzy robią,
którzy biorą jakieś rozpiski z lat poprzednich i tak jak weźmie tą rozpiskę i on chce to tylko zrealizować. Nie, on tam reagował na bieżąco, także nigdy się nie nudziłyśmy na treningach. To poprzez współpracę z rodzicami, ze szkołą, z tymi dziewczynami, potrafił stworzyć taką atmosferę wokół tej dyscypliny, wokół tej młodzieży, że te dziewczyny naprawdę żyły tylko tą siatkówką po pewnym czasie. I to dawało jakieś efekty, bo pieniążków w Świdnicy nigdy nie było. Tylko to, że one mogły z takiego małego miasteczka pokazać się w kraju i to już wystarczyło. A wszędzie ich podziwiali, bo jeżeli dana dziewczyna zdobywa przez kilka lat medale Mistrzostw Polski, pokazują ją w telewizji czy w prasie, to jest jednak dużo, bardzo dużo. Trudno naprawdę wrócić do dzisiejszych czasów, porównywać to, ale drugi raz się to nie wróci. W moim przypadku było to tak, że przyszedł do szkoły trener, ale dzisiaj, jak wiemy, dzieci nie przebywają na podwórku, na boisku, gdzie grało się w przysłowiowego zbijaka i można było, i już ja przyszłam do siatkówki jako nastolatka, ale miałam piłkę złapać, piłkę rzucić, tak? Czyli naturalnie wyrabiała się jakaś koordynacja, tak? A chyba, że się ją, też ma się ją wrodzoną, tak? Natomiast tutaj trener, chyba na tym jego zmysł polegał, tak? I że widział i stawiał na osoby właściwe. Nie tylko pod względem warunków fizycznych, ale przede wszystkim charakteru i mentalności. Troszeczkę mamy inne czasy, tak? W tamtych czasach, kiedy dziadek trenował, na początku jeszcze, jak tato zaczynał, w sumie to życie było takie, że jak się nie grało w siatkówkę, to się siedziało w domu i nie było nic do roboty, tak? Dzisiejsze życie jest całkiem inne. Ta młodzież dzisiejsza ma dużo innych zainteresowań i pokus, prawda, w postaci internetu, nie wiem, gier komputerowych, DVD. Tak. Trener chodził po szkołach, potrafił, zresztą to już nie jest anegdota, ale to wiemy, bo jak się spotykamy starsze zawodniczki, to jeździ po Świdnicy, jego Moskwicz czerwony o numerach XM4945 potrafił jechać za dziewczyną, rozmawiać z rodzicami, a mieliśmy też, a propos już tego Moskwicza sławetnego, taką sytuację, że któraś z koleżanek wymyśliła sobie, że nie przyszła na trening, ale poszła z kolegą na spacer. Trener w samochód pojechał w miasto, zanim się chłopak zorientował, dziewczyna już siedziała w samochodzie, jechała na salę. Także po prostu miał zmysł taki nadprzyrodzony, można powiedzieć. Siatkówka z czasów dziadka, a dzisiejsza siatkówka bardzo różnią się od siebie. Przede wszystkim motoryka. Ówczesnych dziewcząt, motoryka dzisiejszych dziewcząt różnią się od siebie. Dzisiejsza siatkówka przez wielu fachowców uważana jest za grę znacznie szybszą niż to było kiedyś. Poza tym warunki fizyczne obecnych dziewczyn, a tych dziewczyn za czasów dziadka też się różnią. Oczywiście na korzyść dzisiejszych dziewcząt, gdzie te młode osoby są wyższe. Kiedyś dziewczyna, która miała 180 cm, to była bardzo wysoka dziewczyna, natomiast dzisiaj, w dzisiejszych czasach, 180 trzeba być bardzo dobrym, żeby przy wzroście 180 pograć, prawda, na tym najwyższym poziomie. Tak z podwójnej krótkiej, to było nową takie w siatkówce, to wprowadzali też mężczyźni w Resowi Rzeszów. I to było typowo męskie zagranie. Na czym to polega? Tak w pierwszym tempie, czyli ja muszę skoczyć do góry wcześniej niż piłkę dostanę od rozgrywającej. Czyli trzeba było być zwrotnym, skocznym i sprawnym bardzo. W
wiem, że taki kodeks istniał, czytałem nie raz, czy to było przypominane w gazetach, prawda, czy w książkach poświęconych dziadkowi Polonii Świdnica. Natomiast no tutaj no, przede wszystkim w pracy z młodzieżą no, trzeba być niesamowicie konsekwentnym, tak? Na pewno trzeba trzymać dyscyplinę i być sprawiedliwym. No. Tutaj myślę, że jeżeli dziewczyny poczują, zaufają trenerowi, no to można z nimi wszystko. To była taka szkoła charakteru i konsekwencji. Trener, zresztą pierwsze, co trener nam powiedział, jak przyszłam na salę, to pamiętam jego słowa, że tu na tej sali nie używa się słowa nie. Nie mogę, nie wiem, nie chcę. No i nie było dyskusji. Właściwie z tego, co sobie przypominam, to jakakolwiek decyzja trenera, ona nigdy nie podlegała dyskusji, ale nie dlatego, że był despotą, nie. Tylko po prostu potrafił, ja się często dzisiaj zastanawiam, na czym to polegało, no, wypracować w nas taki autorytet. No, przede wszystkim też no, był osobowością, miał duże poczucie humoru, które pokazywał nam poza boiskiem, poza treningiem. Także no, wypracował sobie ten autorytet i jak powiedział, tak było. Temat siatkówki to raczej tato tylko rozmawiał ze mną i z siostrą, która też uprawiała piłkę siatkową. Z mamą raczej nie bardzo, mama tylko krzyczała, że jego nigdy w domu nie ma. No bo taka prawda, on wstawał o 6 rano, wracał o 22. I ciągle krzyk, że trzeba odgrzewać obiad i tak dalej, i tak dalej. Na tym to polegało. No, żeby spokoju trochę było w domu, no to tato nas zabierał na wszystkie treningi, obozy, turnieje. Ciocie nas wychowywały, bawiły i, no i tak żeśmy żyli. Ta idea, którą on miał i ten pomysł, my odtworzyliśmy to niedawno, reaktywując klasy sportowe, a Świdnica właśnie pod kierownictwem Tadeusza Ząbka pierwsza wprowadziła klasy sportowe z siatkówki w Polsce. Tutaj przyjeżdżali trenerzy na szkolenia z całej Polski. Trener jeździł na wykłady. Pamiętam, jako juniorka ze swoją grupą treningową jeździłam na wrocławski AWF, żeby studenci mogli oglądać nasze ćwiczenia, proste ćwiczenia. Ja myślę, że to wszystko było genialne w swojej prostocie. Do dzisiaj dziadek jest wspominany, współpracował z wieloma pracownikami Akademii Wychowania Fizycznego i nie mówię tylko tutaj o katedrze siatkówki, ale też w katedrach fizjologii, biofizyki, biochemii. Przez 17 lat taka Świdnica, w sumie małe miasto, gdzieś tam na uboczu leżące, miała ekstraklasę, tą najwyższą klasę rozgrywkową w Polsce, gdzie rywalizowała z drużynami takimi jak Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, prawda? Czyli no, coś w tym musiało być. Myślę, że no, jestem dumny z tego. Ale w dużej mierze obecnie zmierzamy do tego, że podobnie działamy, bardzo dużo młodzieży ćwiczy. Na pewno nie będą to wyniki takie, jak były za czasów taty, ale liczymy się już w kraju, jest kilka reprezentantek Polski, co roku są finały Mistrzostw Polski i wszystko idzie w tej mierze, że będzie dobrze. Myślę, że tutaj nie różni się to zbytnio od tego, co robił dziadek, co robił tato. No nie, prawie. Natomiast myślę, że to nie odbiega znacznie, prawda? Wszystko to jest ciężka praca na hali, nabory, selekcje. Gdzieś tam w trakcie, jak już grupa istnieje, zawsze też jakieś rotacje, prawda, są w składzie. Zaangażowanie ojca było tak duże, że nie ma już takich ludzi teraz zaangażowanych. W przypadku Tadeusza Ząbka można powiedzieć, że jest nie do zastąpienia. Kiedy miałem miesiąc, dziadek zmarł bardzo, bardzo wcześnie, jako młody mężczyzna, 49 lat. Zawał
I już było po Tadeuszu.